Trzy domowe ćwiczenia, które wysmuklą twoje nogi w 3 tygodnie. Masz dość niemożności wślizgnięcia się w te nowe obcisłe dżinsy? Oczywiście nie ma wątpliwości, że od dłuższego czasu robisz wszystko, aby wysmuklić nogi i rzucić tłuszcz udowy. Ale niestety po prostu nie możesz uzyskać oczekiwanych rezultatów. Cóż, w tym momencie warto mieć świadomość, że odpowiednia rutyna ćwiczeń jest jedynym wyjściem z tego problemu. Oczywiście warto też popracować nad swoimi nawykami żywieniowymi. W tym filmie przyjrzymy się trzem krótkim, ale skutecznym treningom, które mogą wyszczuplić uda, nogi w zaledwie 3 tygodnie. Poniżej znajdziesz proste i szybkie ćwiczenia. Problem ze znalezieniem motywacji w tym przypadku nie będzie wymówką, gdyż możesz je spokojnie wykonywać podczas oglądania filmu. Po pierwsze, te treningi są skuteczne, ale tylko wtedy, gdy będziesz trzymać się planu. Numer 1. Unoszenie kolan. To ćwiczenie to doskonały początek. Pomoże to schudnąć i wymodelować łydki, pośladki i uda, a także przyspieszyć metabolizm. Z racji tego, że wykonywane jest w jednym miejscu, pomoże także popracować nad równowagą. Czego więcej można chcieć? Wykonanie. Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość barku. Podnieś jedno kolano i umieść je na klatce piersiowej. Przytrzymaj przez kilka sekund, a następnie powoli opuść z powrotem na podłogę. Ćwicz na przemian. Staraj się nie pochylać i utrzymuj miednicę w jednej pozycji. Numer 2. Głębokie przysiady. Chociaż nie różnią się od zwykłych przysiadów, korzyści są znacznie lepsze. Mogą lepiej ćwiczyć mięśnie bioder. Nie martw się o swoje kolana. Prawidłowe ćwiczenia mogą nawet pomóc zwiększyć ich stabilność i siłę. Wykonanie. Stań prosto, nogi rozstawione na szerokość bioder i wyprostowane plecy. Teraz rób pełny przysiad. To jest trochę głębsze niż w wersji klasycznej. Biodra i pośladki powinny być znacznie niżej, a kucanie jest tutaj odpowiednim słowem. Pamiętaj, aby zawsze stawiać stopy na podłodze i nie stawać na palcach. Numer 3. Podnoszenie nóg. To ćwiczenie pomoże Ci wzmocnić mięśnie, wyszczuplić nogi i trochę się rozciągnąć. Dzięki niemu nauczysz się również lepiej kontrolować swój organizm. Wykonanie. Połóż się na boku z głową opartą na rękach i powoli podnieś wyprostowane nogi. Spróbuj kontrolować nogę i unieś ją pod kątem co najmniej 45 stopni. Wykonuj na zmianę. Jeśli chcesz rzucić sobie wyzwanie, spróbuj położyć się i wykonać to ćwiczenie. Pamiętaj jednak, aby nie pomagać sobie rękoma i nie skręcać tułowia. I to wszystko. Są to trzy super skuteczne ćwiczenia, które z pewnością zapewnią Ci zabójcze nogi. Najwyższy czas, aby wyglądać świetnie w tych dżinsach. Powodzenia! Jeśli spodobał Ci się film, pamiętaj o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.